Siema siema, witam na moim kanale. Z tej strony Harry, nawet Fallouta, kolejny odcinek z tej gry. Yy, jesteśmy tu gdzie byliśmy, czyli na, w Złomowie, Junkyard. Yy, jesteśmy tu przy tym barze Gizmo, znaczy tym kasynie, bo to kasyno jest. Yy, trzy rzeczy dzisiaj zamierzamy zrobić. Yy, zamierzamy podłożyć mu, znaczy porozmawiać z nim, żeby uzyskać informacje dla tego Kiliana, jak dobrze kojarzę. On nam dał magnetofon w ostatnim odcinku, żebyśmy nagrali to, co tamtego ma do powiedzenia. I zobaczymy, jak się to rozwinie. Dwa, chciałbym znaleźć iguanę na patyku dla, dla psa i chyba wiem, gdzie ją znaleźć. Mm, to jest dwa. Pies się do nas przyłączy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ten pies później będzie łaził i przeszkadzał, ale najwyżej go coś zabije. Yy, to jest dwa. I jeszcze miałem coś w planach, ale już nie pamiętam. Także idziemy. Idziemy szukać iguany i. Mnie się wydaje, sobie tylko klawiaturę przesunę. I Jeszcze sobie tu ustawię. OK, i weźmiemy sobie, zapiszemy. Znaczy, zrobimy quicksave. Na miejscu quicksave. OK. Szukamy szpitala. Nie pamiętam, gdzie był szpital tutaj. Tu jest hotel. Nie, no to hotel to na pewno nie. Chciałbym jeszcze pozaglądać do wszystkich tych miejscówek. Do wszystkich tych miejscówek. W których, nie, w których nie przeszukiwałem, bo się bałem, że, że mnie yy, zabiją. Gra do szybkiego Aha, bo to trzeba było w ten sposób zapisać. Dobra, spoko. O, tak, chyba będziemy mieć. Będziemy próbować. Najwyżej będą mnie atakować, jakby co. Nie wiem, gdzie już grzebałem, w których szafkach, a w których nie. Dlatego będziemy przeszukiwać wszystko, co się da. I zobaczymy. Z prostej przyczyny, że nawet jak mnie za zaatakują. No to, no to się wczyta sejwa, nie, nie chcę ich zabijać Nie chcę ich zabijać, bo No, no bo nie, bo po co Dark Waters, tu jest ten, ten koleś, tak I u niego jest dużo rzeczy, no jest ten kupiec, ale do niego nie chcę iść General Store Ja gdzieś dowiedziałem się, że w pierwszej W pierwszej lokacji powinien być szpital A, chyba że to w tym no dobra, ale to nie będziemy. W... Ale to tam nie było iguany. W cienistych piaskach. Mm, dobra, na razie tą iguanę sobie zostawimy w spokoju. Rolnik. Może któryś z nich ma. Nie będę przeszukiwał wszystkich tak dokładnie. Bo to bez sensu. Znaczy, mógłbym próbować kraść coś, ale... ale. Ale nie chce mi się. Mm, hotel. Zobaczmy w hotelu. Może to w hotelu. Nie, nie kojarzę jakiegoś szpitala tutaj. W jakimś poradniku miałem, że w szpitalu jest. Dobra, zobaczmy, czy tu się da cokolwiek o tu. Na przykład jest jakaś szafka. Jesteś w Twoim pokoju. Czy chcesz tu odpocząć od dzisiejszego Nie, 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 ja tylko przedłem. Aha, bo, ta, bo, bo ja tu zapłaciłem za ten pokój, ok? Czyli teoretycznie mogę sobie poszperać po tych szafkach. Tu jest jakaś. Jakaś szafka. Ale w niej nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. No nie, nie chcę tutaj odpoczywać halo. Tutaj zabiliśmy tego kolesia, ale to też pewnie przeszukiwałem. Tak jest. Tu jest ten członek gangu. Aha, bo tu jest jeszcze członek gangu. Jeszcze ten gang jest tutaj do rozpracowania. Czy tu coś jest? Może w lodówce. Będzie iguana. O, jest iguana na patyku. To nie w, w szpitalu, tylko w hotelu. To jest potrawka wyborowa i jest iguana na patyku. Weźmiemy... Weźmiemy całe i wszystkie te igłany, resztę tu zostawię, nie, 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 chcę tego. Chciałbym zobaczyć, czy mogę wejść tu na przykład. Mogę. Zapiszemy i wejdziemy, zobaczymy, czy jest tutaj coś. Nie ma nic. Poszperamy po tych szafkach, zanim cokolwiek tu będziemy robić. Wydaje mi się, że tu może coś być, ale ona się wkurzy, jak jej zacznę tutaj grzebać prawdopodobnie. Także nie będziemy tego tak robić. Zobaczmy, czy jest tutaj coś. Tu macie jakąś szafeczkę? Nie macie. Ona się wkurzyłaby i by była awantura. Jeszcze pójdziemy do tego pokoju. Ta raczej nic nie powinna powiedzieć. To jest członkini tego gangu. Ale tu może coś być. Zaraz zobaczymy. No nie, niestety. Dobrze by było ich pozabijać tutaj na przykład. Ale nie, chociaż ten kupiec tam nic nie miał ciekawego. Gdyby zabił kupca, to może i by dobrze było. Yy, dobra, zapiszmy sobie tutaj i spróbujmy otworzyć to. Kurzy się? No, nie, nie wkurzyła się. Dobra. Co nie znaczy, że tu coś jest. Jeszcze jest biurko, w którym jest Łom. Yy. Łom jest ciężki. Na razie weźmiemy. Jak nie będę miał miejsca, to, go, to się go pozbędę. Łom y, może do wyważenia jakiejś drzwi się przyda, na przykład, albo do czegoś takiego. Dobra. Ogarnęliśmy igłanę. to co chcieliśmy ogarnąć tutaj, to ogarnęliśmy. Jeszcze ciga, ten, ten gang tutaj jest, ale to jego sobie ogarniemy, jego sobie zostawimy na później. Na razie idziemy załatwić sprawę z psem, bo to będzie jakieś tam, jakieś tam punkty doświadczenia. To raz, później idziemy do tego gizmo, do, do tego baru, tam porozmawiać z tym kolesiem. Dobra. Myślę, że trzeba wyekwipować sobie tę ten, ten iguanę. Weźmiemy jedną i użyjemy na na psie. A, tutaj podobno jest jeszcze jedna postać, jakaś dodatkowa, ale na razie nie wiem gdzie. Dobra, mamy psa przed Koleś. Będziesz ze mną gadał? Czy. Na Twoim miejscu nie ufałbym tej bestii, to zabójca. No, a pies się do nas przyłączy dostaliśmy 100 punktów doświadczenia. Czy z tobą mogę rozmawiać? Nie. Dobra, zapiszmy i rzućmy okiem, czy ten Koleś ma tutaj coś w domu ciekawego. On z nami gadać nie chce. Nie wiem, czy zauważy, że mu tutaj w szafkach grzebiemy i czy ma to dla niego jakiekolwiek znaczenie. Tu nie ma nic. No jedyna szafka jest tutaj. No ale też nie ma nic. Dobra. Ubogo tutaj, ubogo przyznam. To lecimy do pana Gizmo. Pan Gizmo będzie tutaj. Już u niego byliśmy. Ale chyba nie, nie gadałem z w w nim wtedy. Mm. Tu możemy na maszynach zagrać, ale nie chcę. Nic innego tu ciekawego nie ma. Dobra, czy ja mogę do niego. Czy to jest pan. Nie. A bo ten gizmo? Gdzie on jest? A on tu siedzi, aż. No dobra, czy ja mogę tam wejść? Się ma. Yy, mogę z Tobą pohandlować. Zobaczmy, co masz do sprzedania. ale nie masz nic. Yy, hej, czy mogę Ci zadać parę pytań? Byle szybko jestem na służbie. Możesz mi coś powiedzieć o Twoim szefie? Gizmo to uczciwy człowiek. Zapłata jest dobra, praca lekka, nie rób kłopotów, to wszyscy będą zadowoleni. Okej. Okay. To chyba pozwoli mi wejść tam po prostu. Tak jest, mogę tu wejść. Czy mogę porozmawiać z nią? Proszę obstawiać. Liczba obecnie posiadanych przez Ciebie kapsli to 3175. Ile chcesz postawić? A, ja postawimy. 25. Wygrana. Wygrywasz podwójną stawkę. Czy chcesz zagrać ponownie? Nie, dzięki. Nie jestem hazardzistą. Raz mi się udało. Bardzo ładnie. Gra zapisana. Tu jest jakiś koleś, który gra i nie chce się udzielać za bardzo, nie chce z nami rozmawiać. Dobra, tu jest gizmo, ale najpierw podejdziemy sobie oczywiście tu. Tu może być coś ciekawego, ale nie wiem, czy on mi tam pozwoli wejść. Zajrzyjmy tu na półkę. Nie ma nic. Okej, okay, to teraz zajrzyjmy na tę półkę. O, a tu coś jest. Co to jest? Paczka makaronu. Nie no, dziękuję. Czy mogę do ciebie wejść tutaj, powiedz mi? No nie. Zamek jest zamknięty, a przy nim to raczej nie będziemy tutaj kombinować. Dobra, idziemy z nim pogadać. Zapiszemy grę i spróbujemy z nim pogadać. Yy, na początek poprosimy... A ta osoba nie ma ochoty ze mną handlować. Dobra. Yy. Yy. Przychodzę, żeby porozmawiać o zamachu na życie Kliana. Yy. Cóż możemy, rzesz, masz. Cóż, rozważmy hipotetyczną sytuację. Cóż, powiedzmy, że spróbowałeś zabić Kliana, a twój zabójca zawiódł. To oznacza, że potrzebujesz nowego, który wyla, wykona tę robotę właściwie. Mogę go zabić szybciej niż ty, niż ty, plunąć. Bo znam się na rzeczy, zdarzało mi się już zabijać.

no, to jest dobre. Czy mógłbyś to, proszę, powtórzyć tym razem do mojej kieszeni? No, może nie. E, dobra, po to tu jestem, będzie martwy przed zachodem słońca. Jestem ciekaw, co by byłoem, bo ja zamierzam tam temu przekazać. Ja zamierzam tam przekazać, że ten, ten chce, żeby go zabić. A co by było, tam ja tamtego zabił, wrócił do tego? To jest pytanie. Ale dobra. Idziemy z powrotem do sklepu. Rozmowa się w miarę udała. Można zapisać. Czy ja biegnę? Biegnę. Ale powoli. Rozmowa się udała, także można zapisać. Można iść do sklepu, zobaczyć, co powie Kilian. No bo mamy. No, biegnij. Mamy nagranie, także teoretycznie możemy już, możemy już mu to przekazać. Tak mi się wydaje, że, że to nagranie się udało. Nie wiem, bo nie miałem mikro, tego magnetofonu przy sobie, no ale zobaczymy, co ten powie. Najwyżej powtórzymy. Sklep wiorobolony, no, dobra, to nieważne. Idziemy z nim pokazać. Masz dowód, pewnie, że tak. Przydanie się do winy. That's the first time I've been happy to pierwsze, że na jego głos. Wezmę skórzany pancerz, wezmę lekarski zestaw medyczny, wezmę wszystkie Steampaki, jakie możesz mi dać. Strzelbę na boje mamy, Skórzany pancerz nie chce. Lekarski zestaw medyczny? Niekoniecznie. Steampaki no, chcę. Hmm, czy ja chcę jemu pomóc? No. Yy, no dobra, spróbujemy. Nie przeczytałem tam tego tekstu, ale ogólnie to się zgadzam na to. Larsa na posterunku strażników. Dobra. ok. musimy znaleźć Larsa. Kim jest Lars? Czy ty jesteś Lars? Nie, ty jesteś Lars też nie. Yy, może ten. Zapisujemy. Gdzieś tam przy bramie on teoretycznie powinien być, ale nie będzie z brama. Czy tu ze złomowa wychodzę? Może brama będzie. Ty nie jesteś Lars? Nie, ty jesteś strażnik ze złomowa. Ta lokacja tutaj chyba się zamyka, tak? Tak, bo tu jest wyjście na zewnątrz już prawdopodobnie. Mhm. No dobra, to szukamy. Zajrzyjmy tu, ale to jest wyjście chyba z lokacji całkowicie, jak dobrze kojarzę. Także tutaj. A nie, tu było jeszcze coś. A jest, tu szpital też. A, no to może i w szpitalu była igła, no. Tu była jeszcze jedna. Jeszcze jedna lokacja. No tak, tu jest Andrew, strażnik więzienia. To hmm, silnie umięśniony, poznaczony bliznami mężczyznami z wąsami. Ale nie ma imienia. To jestem ja. No dobra, wejdźmy sobie, aha, bo tu było zejście jeszcze, tego lekarza Z wami się da rozmawiać? Flash i ten drugi? jest asystent kostuchy, dobra, zapiszmy, zapiszmy grę normalnie Okej, okay, i teraz zróbmy save'a na tym miejscu niestety w taki sposób chyba tylko się da tu robić save'y i idźmy, poszukajmy tego Kolesia, gdzie ty jesteś. A może ty? Kolnor, strażnik złomowa, nie, mamy z Larsem jakimś porozmawiać. Zobaczmy, tu już więcej nikogo nie ma. Halo, panie Lars. Nie biegnę w ogóle. Ty? Może on. Nie ma imienia, może on. Zaraz się okaże. Czuję się na śmierć, że pomóc... trafię, trafię. Yy, załatwić gizma? A jakże, upolujmy tego kaszalota W porządku, bierzemy się za to no, Okej, okay. a mogę sobie tylko broń przygotować, tak w sumie mm. Jeszcze że jest skubany Dobra, mam nadzieję, że moi mnie nie pozabijają ten nie kopnął za 3 punkty. No gdzie idziesz. Wilk. Pies w sumie nie wilk. Nie muszę on go zagryzie. No nie, ale tu kolega się. Kolega się postarał. O chłap dostał parę razy. W sumie... Dobra, strzelmy raz, tylko, żeby tego psa nie... Nie trafić. Ile ma życia? 17 mu zostało. Dobra. kończymy turę. Ten prawdopodobnie tego dobije. A jak nie, to ten dobije. Dobra. I okej. Okay. Gizmon zginął. Czyli co, walka skończona, tak? O. Dzięki za całą Twoją pomoc. Oto 500 kapsli w złomowie. Zawsze, zawsze będziesz mile widzianym gościem. Zyskuje 600 punktów doświadczenia za swój udział w pokonaniu Gizma. Niech ten Skurwiel nie spoczywa w spokoju. Mm, no dobra, udało się. Idziemy do tego Kiliana, zobaczymy, czy on jeszcze coś, coś powie, czy, czy już nie będzie chciał z nami rozmawiać. Może jakieś zniżki będziemy mieć. Tutaj jest więzienie, do którego. A może schowajmy broń. Bo się wkurzą. Do którego chyba wejść nie mogę. Już z nim rozmawiałem, czym się zajmuje i tak dalej. Nic ciekawego chyba nie ma do powiedzenia. Dobra, nie dzięki, idziemy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No dobra, to idziemy szybciutko do sklepu. Tu podobno jest gdzieś jeszcze jakaś postać, ale gdzie to nie wiem? I Nie wiem, czy to jest prawda, bo. Yy, może w tym więzieniu siedzi, może go trzeba uratować z więzienia, ale nie wiem jak. Nie, yy, zaraz zobaczymy. Yy, czy jeszcze jakoś chcesz pogadać? Ja chcę kupić, co jest w okolicy do roboty? No nie, ale zobaczmy, co masz do sprzedania. Dwa steampaki, trochę amunicji i trochę naboi. A my mamy coś do sprzedania ogólnie? Mamy dużo amunicji. Możemy ci je to opchnąć, bo ja tego nie chcę. Nie potrzebuję tego. O kurde, to jest drogie. Ile ty mi chcesz dać za steampaki? Znaczy, ile ty chcesz wziąć za steampaki, stówkę? I igłany to sprzedam. Czyli ten pancerz zostawię. 340. Dobra. Tych, tych naboi. Nie, ja nie będę brał. Weźmiemy całość za dużo. To 70 mu oddamy. No, kurde. Nie ja to nacisnąłem. Sorry, jeszcze raz. OK, oferta, dziękuję. Miło się z tobą robiło interesy, lepiej już pójdę, może jeszcze do ciebie wrócę, bo lecimy jeszcze do pana Gizmo. O, no, awans mamy w ogóle. Lecimy do pana Gizmo yy, przeszukać jakie ciało, skoro on tam leży martwy. To dobrze by było zobaczyć, czy ma coś ciekawego. Nie, nie. nie. Gdzie idziesz? Hmm, postać. 17 punktów mamy, czyli do retoryki sobie dodamy na pewno. Handel, handel sobie odpuszczę Pierwsza pomoc mamy, 90% to jest spoko Leczenie możemy troszeczkę podnieść No i ręczna broń palna to na pewno sobie podniesiemy Tak i leczenie Leczenie czy coś innego W sumie to nie wiem Broń rzucanie, pierwsza pomoc, leczenie Hazard, sztuka przetrwania Naprawa Czy ja muszę się tak leczyć? W sumie to chyba nie muszę Otwieranie zamków. Dobra, na razie te 5 punktów sobie zostawię, bo nie wiem do czego to dodać. Yy, ok. Mogę się podleczyć, ale nie muszę. W sumie na razie nie będę z nikim walczył. Ale za o, w sumie to zaleczenie, jak mi się uda, to dostanę punkty doświadczenia. No, 50 punktów doświadczenia, bardzo ładnie. I wyleczyłem te 4 punkciki. I biegniemy yy, jeszcze raz do, do Gizmo. Ok, jesteśmy tutaj. Tutaj w tym mieście teoretycznie można było chyba wszystkich wystrzelać. Chyba bym był w stanie ich tu wszystkich pozabijać. Bar opustoszał, proszę bardzo. Poznikały wszystkie, wszystkie automaty. Zostały puste stoły do ruletki. No jest ciało. Jest ciało. Tutaj stąd się nie da nic zebrać. Tu był trupek, ale go już nie ma. To przeszukajmy jego. Co masz, panie gizmo? Masz nic? No, nie ma nic. Myślałem, że coś znajdziemy. O, jest. Eee, to weźmiemy. To jest jakaś amunicja 9 Parabellum. To pewnie do tego Mausera ma. No, weźmiemy tego Mausera. Pewnie go sprzedamy, bo ja go nie będę używał. Eee, tutaj byśmy sobie wzięli, wyekwipowali. Ej, eee, sorry, z czy ty w biurku coś masz? A bo to w biurku było. Czyli on, on nie miał nic. Ok. Czy tu pod ścianą coś jest? Nie ma nic. Dobra, to jeszcze spróbujmy wejść do, do tego pomieszczenia tutaj. Zamek jest zamknięty. Dobra, to teraz spróbujemy y, otworzyć. Może się uda. Udało się. To wejdziemy do środka. Zobaczymy, co tutaj ma. Może tu miał jakieś skarby. Nie, niestety, ale na półce z książkami, tu jeszcze coś jest. Na półce z książkami mamy książkę. Co to jest? To torba. Fajnie. I zapalniczka. Weźmiemy, chociaż nie wiem po co. Co z tą torbą można zrobić? Czy ja mogę jakoś użyć? Gdzie jest torba? A, tu jest ten. Z pluwy i kulki. Nauczyłem się. Nie udało Ci się nauczyć czegoś nowego. No, nie nauczyłem się. A w torbie było. W torbie było. W torbie są kapsle. No, okej okay. jak ja mam to wyjąć stąd? Nie przenieść, dobra. I jak to teraz wygląda? Chyba sobie przeniosłem te kapsle, a torba będzie. Torba jest pusta teraz, tak? Tak. Czyli mogę sobie tutaj chyba kapsle chować. No dobra. Średnio mi to potrzebne do czegokolwiek. Yy, dobra, zapiszmy i zobaczmy jeszcze, o co chodziło z tymi kolesiami tutaj. Bo w sumie to nie wiem. No i nie znalazłem tego jednego gościa. Tu jest jeszcze bar. W barze to byliśmy pewnie. Zaraz zobaczmy. Zaraz zobaczymy. Czy w barze. Nil. Ja wiem, czy my tu byliśmy. Czacha. Aha, bo tu jest ten gang w ogóle cały. Jeszcze. A my z tym gangiem nie mamy do nic do czynienia. Nie zabijaliśmy ich ani nie, nie walczyliśmy. Co masz ciekawego? U ciebie nie byliśmy. O tu jakieś. Amunicja wielokalibrowa, pociski pancerne 14 mm celom nieopancerzonym zadaje relatywnie mniejsze obrażenia niż amunicja innych typów. I dobra, to sobie możemy ten pancerz opknąć. Mm, proszę bardzo, 800 mi za niego dasz, tak. Wezmę tę amunicję, wezmę tym wszystkie i wezmę Twoją kasę. I średnio mi się to opacało. O kurde, jaki drogi jest. W komentarzach czytałem, że, że żeby nie przepłacać, żeby nie dawać mu na przykład pancerza i nie, nie brać tylko tyle kasy, bo ale nie wiem, czy te pieniądze będą mi potrzebne później gdzieś jakoś tak bardzo. Hmm. Wymiana ten pancerz. Masz. opartego mógłbym ci go ukreć teraz, no ale. Hmm. Masz coś, źle. nazywam się Albert, co to za miejsce? Co to za trofeum tam na półce? To nie jest tylko tylko urna. Zawiera prochy mojej żony, nie licząc baru. To najważniejsza rzecz w moim życiu. Och, potrzebuję jeszcze kilku informacji. Nie chcę, nie chcę kielicha, nie chcę tutaj pić. Dobra, co chcesz wiedzieć? Co słychać w miasteczku? Zaraz na zachód stąd stoi kasyna należące do Gizma. No Gizma już nie ma, jak wiemy. Jestem zdziwiony, że jeszcze tego nie wiesz. No, to już wiemy. Większość moich klientów to ludzie, którzy przegrali tam już wszystkie. No I się zmienia samo. Wszystkie pieniądze. W drugiej części miasta znajduje się sklep Kiliana i noclegownia, którą prowadzi Marceles. Kilian to porządny gość, prowadzi uczciwy interes. Można u niego dostać prawie wszystko. W noclegowni odeśpisz zbyt długi pobyt w moim barze. Hm, <laughs> ćmieję się. No dobra, dzięki za informację. Ale z tym gangiem nie zrobiliśmy nic na razie. Potrzebuję cię. A ci co się tu biją? Halo! O kurcze. Tu no, chyba się dużo wyda dużo wydarzyło. No, dobra. <laughs> ja przeszukam sobie ciało jak już. Oj, proszę bardzo, dostałem pancerz z powrotem. Weźmiemy maczetę też. Czy mm, mogę z tą porozmawiać? Witamy w Noży Szumowin. Masz ochotę na drinka? Ty masz do sprzedania? Nie masz nic. A mogę Ci zadać kilka pytań chyba tak. Kto jest właścicielem tego baru? Kim jest Gizmo? Dlaczego krzczałeś coś o Saulu? Sam to mój chłopak jest dla mnie naprawdę dobry. Okej, okay, dobra, dzięki, cześć. Nic nowego się nie dowiedziałem. Jeszcze z tymi, z tymi dwoma porozmawiamy. Hmm. Następna nowa twarz. Pełno się tu pęta podróżników, ale ty wyglądasz jakoś inaczej. Napijesz się ze mną? Jasne. Wspaniale, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko rozwodnionym napojom. Miejscowe piwo nie się różni od rośliny rolniczkowej. Co masz do powiedzenia? Mógłbym Cię zapytać o to samo, chyba jednak mogę odpowiedzieć jako pierwszy. Zrób mnie tajko. No właśnie, o nim mówi, o nim mowa. Przyszedłem ze wschodu i z czegoś, co się nazywa Nevada. Kawał drogi. Owszem, postanowiłem trochę sobie odpuścić. To, to miejsce może być dość interesujące, jak już jak ktoś oczyści z szumowin. Yy, dlaczego tego nie zrobisz? To nie miejsce dla mnie, wolałbym nie wchodzić Kilianowi w drogę. Oczyści to, to miasto, gdy się tylko za to weźmie. To dobry człowiek, ale uważaj na tego gizmo, on już nie żyje. To ja dodałem. Yy, przypomina mi pewnego grubego wariata, o, którego, o którym mi opowiadał ojciec w Vegas. Dzięki za radę, idinka. Hej, nie tak szybko, jeszcze się sobie nie przedstawiliśmy. Pamiętasz, jak się nazywasz, przybyszu? A, nazywam się Albert. Miło mi Cię poznać. Ostrożnie, przyjacielu. Ja bym chciał się. Nie chcesz się dołączyć do mnie? Halo. Klient poprosił mnie o oczyszczenie miasta i przydałaby mi się pomoc. Nie poprosił mnie o żadne oczyszczanie miasta. Ech, jejku, jejku. No dobra, ale skoro jest taka opcja, czas najwyższy prowadź oczyścimy tę ulicę. Sugeruję też dołożenie gizmo. Okej, okay, no i koleś się do nas przyłączył, na to wychodzi. Bardzo miło. A gdzie jest nasz drugi kolega? No, tu stoi. Czyli co, mogę tylko jednego mieć? Ty zawiesiłeś się tu, przyjacielu? No, to wychodzi. No, to wychodzi. Podobno ten jest jednym z najlepszych postaci w grze, do, taką do przyłączenia się, także wolę chyba jego. Ja jeszcze sobie tak, zobaczę co tutaj macie w, w, z tyłu. Jeśli się nikt nie obrazi. Okej okay. Te czachy, no moglibyśmy zabić ten gang cały, ale Nie wiem, czy jest warto Ty, a czego chcesz? zobaczyć, co masz do sprzedania Nie masz nic mm. Hej, dobrze śpiewasz Dzięki, co mogę dla ciebie zrobić? Muzykujesz jeszcze gdzie indziej? Że tak powiem, naszła mnie ochota, by trochę sypnąć groszem mm. Muzykujesz jeszcze gdzie, gdzieś indziej? Tak, śpiewam czasem w hubie i odwiedziłem z karawanami Bractwo Stali i Adytum. Czego, czemu pytasz? Czy możesz mi powiedzieć, jak dotrzeć do hubu? To wiemy. Muszę wiedzieć, jak dotrzeć do Bractwa. Cytadela Bractwa jest o parę dni na zachód i kapkę na północ stąd. Nie wybieraj się tam jednak. Nie wpuszczą cię, jeżeli nie przyjedziesz nie z karawaną. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Jak dotrzeć do Adytum? Hmm, skieruj się na południowy zachód od Habu. Adytum jest częścią gruzów. To mała... Współprzemysłowa osada Niezbyć, Niezbyt, mi się tam podobało Chcesz jeszcze czegoś? No nie, nieważne, dzięki Dobra Dobra Idziemy Czyli tak I on tu zostanie, rozumiem, tak? Na razie sobie przyjdźmy tutaj, o, zapiszmy no ten za nami idzie, pies za nami idzie Aha, miałem jeszcze zobaczyć co tutaj się wyprawia, bo w sumie to W sumie to nic nie zrobiłem z tym, z tym miejscem tutaj. Nie wiem, tutaj bić się mamy, czy jak? Kim jesteś i czy masz coś ciekawego? Mecze bokserskie odbywają się o drugiej co trzeci dzień. Aha, nie, nie chcę walczyć tutaj. Nie jesteśmy dobrze na walki, walce wręcz. E, co tu robisz? Sol śmieje się do rozpuka, jestem bokserem. Mmm... No to dobra, powodzenia Powodzenia Ja sobie zapiszę grę I spróbujemy jedną walkę tutaj Wykonać Twardzie, co? Założę się, że cię pokonam Nazywam się Saul, od dawna mieszkam w Złomowie Całe życie, tu się wychowałem Jak zostałeś bokserem? Zawsze się wdawałem w bójki z braćmi Kiedyś na, złom, na Złomowo napadała mała grupka i najeźdźców Jednego z nich musiałem do uległości Zanim zdążył wyciągnąć broń Tak naprawdę to miałem farta, ale Gizmo sponsorował Zorganizowane walki, a ja potrzebowałem pieniędzy Od tego czasu boksuję. Możesz mi powiedzieć coś o swoim szefie. No, on już nie żyje. Co się stało z twoim braćmi? James ginął w czasie ataku na najeźdźców kilka lat temu. Wkrótce potem mój starszy brat, Darrell, zebrał trochę sprzętów i wyruszył na południe ku mitycznemu miejscu zwanemu Blask. W poszukiwaniu skarbu starożytnych lub czegoś takiego. Nigdy nie wrócił. Dobra, dlaczego wciąż siedzisz w złomowie? Tu żyję, lubię boks, dobrze, że mi się układa z trisz. i nie ma potrzeby się nigdzie ruszać Tak, znam już Trish Bardzo mi na niej zależy, Solmarsz czy Brwi, ale nie lubi jak boksuję, nie umie zrozumieć, że właśnie to chcę robić O, jakie tutaj umor, umor umoralizujące Wypowiedzi Chcę tylko Twojego dobra. Prawdopodobnie nie może patrzeć, jak dajesz się bić i ryzykujesz życiem dla gizma. Możesz ją stracić, jeśli nie uda się Wam znaleźć jakiegoś kompromisu. Umoralniające. Takie miało być słowo, yy, które, którego szukałem i które troszeczkę pozmieniałem. Nigdy o tym nie, tak nie myślałem. Wydawało mi się, że po prostu nie lubi boksu. Będę musiał z nią o tym trochę porozmawiać. Dziękuję. No to nie chcę się ze mną bić. No to nie, to nie. A, bo to może trzeba... O konkretnej godzinie przyjść A ty kim jesteś? Niestety dzisiaj nie ma boksu No okej okay. Dobra, nie będę czekał na boks Idziemy Idziemy, idziemy, tak patrzę na czas, powolutku będziemy kończyć odcinek, akurat yy, Złomowo wydaje mi się, że jest całkowicie ogarnięte Nie wiem co z tym Janem, bo... Zapiszę sobie Czy on będzie podróżował ze mną? Bo on chyba się zawiesił No Albert, co mogę dla ciebie zrobić? Możesz już odejść, czy możesz dać mi wskazówki jak doszli do hubu? No, dobra nie zawracaj sobie tym głowy, ok. Czyli zmienimy lokację, zobaczymy czy pójdzie z nami, bo nie wiem, albo się zepsuł No tak, idzie z nami, dobra, idziemy Mamy nowego kolegę Jest nas już, i psa oczywiście, jest nas już teraz Cała grupa Będzie zamieszanie, bo jak jest tak cała grupa i jest jakaś walka to jest Przesrane, bo każdy strzela w inną stronę <laughs> I się dzieją dziwne rzeczy można by było jeszcze do tego podejść na sam koniec odcinka, zobaczyć czy ma, bo, no, bo to już pożegnamy się z nim Także witam panie kupiec po ostatni, Hello, przynajmniej na chwilę obecną, howdy. nie wiem, może jeszcze howdy. tu wrócimy Chciałbym z tobą pohandlować jeszcze na koniec, masz coś jeszcze do sprzedania? Maczetę ci na pewno tu zostawimy, bo ta maczeta mi jest do niczego niepotrzebna To? A, to też zostawię Tego ci nie zostawię, bo nie masz tyle kasy. To zostawimy. No dobra, jeszcze weźmiemy 18 monetek. Dobra, zrobimy wymianę. Chcę coś kupić, czy... Coś... Dobra, lepiej już pójdę. Dobra, na razie. Panie Kilian, zadania dla ciebie zostały wykonane. Także raczej wszystko tutaj zostało zrobione. I teraz tak, jeszcze wyjdziemy do pierwszej lokacji tam przed, przed wyjściem wyjście się. Przed wyjściem się pojawimy. Bo to chyba wszystko tutaj, co mieliśmy do zrobienia. Damy się tu. Nie mogę się tu udać. Chciałbym, ale nie mogę. Dobra, nie ogarnąłem więzienia. Nie wiem, co jest w więzieniu. Można by było, nie wiem, go zabić, ale to mi się wioska zleci. To nie, bo ci przylezą tutaj stąd. Bez sensu. Po to tylko, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. Ale może może warto by było. Dobra, teraz muszę pamiętać, że szybciej biegam od nich. Jak się wydamy jakąś walkę, to zanim oni dotrą, dotrą do mnie, to trochę minie. Okej, okay, no i jesteśmy tutaj pe w pełnej grupie. Jeszcze z Tobą porozmawiamy. Chcę zmienić informację, jak się zacznie walka wyczynić swoją najlepszą broń. OK. Jakie umiejętności posiadasz? Potrzebuję zwiado Potrzebne, zwi Potrzebne zwiadowce, świetnie sobie radzę z włócznią, umiem też obsługiwać małe pistolety i karabiny, OK. Spoko I co ty tutaj takiego masz? Ty byś chciał Amunicję do strzelby No damy ci A nie no to 5 to nie Dodajmy to mu jeszcze 6 jeszcze Aha to dałem mu wszystko Okej okay, to Odejmijmy 3 może tak mu dajmy. Nic innego nie będę chciał. Ja mu to po prostu dam. Także niech ma amunicji, trochę nie strzela. Znaczy z tej strzelby to naprawdę będzie sieczka. Prawdopodobnie jak któryś z nas się pojawi na linii strzału. A jeszcze na dodatek tego psa mamy. Także będzie ciekawie. Dobra, a ty jak za amunicją stoisz? A ty masz bardzo dużo. Jeszcze masz ten. Jeszcze masz zbroję, którą możemy ci zabrać. Masz dwa pistolety. Okej, okay, to ty jesteś tak wyekwipowany, nawet przyzwoicie. Nie ma Steampaka. O, a Steampaka to ci możemy dać. Masz cztery, będziesz się leczył sam najwyżej. Hmm, czy jest tu warty coś do zabrania, czy nie? Będziesz się leczył najwyżej sam, bo nie zawsze ja mam okazję. I też jak się zacznie walka, to wy najlepszą broń. Dobra. Okej, okay. jesteśmy tutaj w pełnym umundurowaniu, w pełnej grupie, wszyscy wyekwipowani, gotowi do walki. W następnym odcinku przeniesiemy się do huba. Yy, zaraz tu wejdźmy w lokację, nie będę się przenosił już dzisiaj, ale wejdźmy w lokację, żeby zobaczyć. Przeniesiemy się do huba. Yy, czy coś? Gruzy się jeszcze jakieś odblokowały. Złomowo jest tu hub, jest chyba tutaj, jak dobrze kojarzę. No i będziemy zwiedzać kolejną lokację. A także wydaje mi się, że złomowo, złomowo jest całkowicie ogarnięte. Wszystko, co mieliśmy tu do zrobienia, to zrobiliśmy. Postać sobie przyłączyliśmy. Psa też, także spoko, spoko jest. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę. Dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia z tym razem. pa! pa.